Hej, siemanko, z tej strony Andero, to kolejny tygodnik o informacjach oraz nowościach ze świata WoWa. Przypomina WoW streama w każdy czwartek o godzinie 18, link do Twitcha znajdziecie w opisie. Zacznijmy od zmian klasowych. Evoker specjalizacji Preservation dostanie nerfa do umiejętności Consume Flame, który nie będzie już dublował benefitu z Versatility. No i koniec zmian klasowych. W zeszłym tygodniu informowałem was o nowych modelach dla szamanów w formie Ascendance. Wielu osobom nie podobał się ten nowy model i nawiązując też do ankiety na moim kanale, wam również podoba się druga wersja nowego modelu. Także Blizzard postanowił go naprawić. Tak więc prezentuje się pierwotny model, a tak zmieniony. Oczywiście, jeżeli komuś się podobał pierwszy model, to Blizzard dawa możliwość jej nabycia w formie glyfa. Dramsy, czyli przedmiot, który jest budżetowym bloodlustem dla klas czy też party po prostu, które nie mają BL-a w swoim arsenale. Do niedawna można było korzystać z dragonflightowych dramsów przez pewnego rodzaju bóg, który umożliwiał jego użycie będąc powyżej poziomu 70, co było oczywiście wykorzystywane na dungeonach Mythic Plus czy innych aktywnościach. Jednak niestety koniec tego dobrego i bóg ten został naprawiony, przez co jesteście zmuszeni do kupowania dransów z The War with Vin, które kosztują spore ilości golda. Co do potionów na niewidzialność, to póki co dalej można korzystać z tych dragonflightowych, ale to też pewnie za niedługo naprawią. Oprócz tego to Blizzard wziął się za naprawianie poważniejszych błędów, jak wiecznie wyskakujące gildyjne achievementy, za każdym razem jak ktoś się logował do gry. Od jutrzejszego resetu pojawią się dosyć spore nerfy w postaci ilości HP oraz zadawanych obrażeń na Mythic Raidzie Nerub Ar-Palas do takich bossów jak Brood Twister Ovinax oraz Kyveza. Tutaj nerfy do Ovinaxa, a tutaj do Nexus Princess Kyvezy. Jeżeli nie śledziliście wyścigu Award Frysta na Mythic Queen Azurek, a jesteście tym zainteresowani, to drużyna Liquid dokonała tego jako pierwsza na świecie. I a propos właśnie Queen Azurek, to pojawiły się do niej nerfy na poziomie Mythic, gdzie zostały zredukowane obrażenia za Collect Essence o 12,5% oraz z Royal Condemnation o 8%. Oprócz zmian na rajdach, to pojawią się także zmiany do dungeonów na Mythic Plusach, gdzie obrażenia ze Scorching Heat u moba Twilight Lava Band na dungeonie Grim Battle zostały zredukowane o 25%. Na trzecim bossie te wszystkie tornado będą bardziej widoczne. Prędkość poruszania się Twilight Wind została zredukowana o 15%. Oraz smoczy boss też na trzecim bossie będzie miał znerfione HP o 13%. Jeżeli chodzi o trash, to przed ostatnim bossem są takie małe moby, które będą zadawać o 66% mniej HP oraz nie będą mogły zadawać nam krytycznych obrażeń. A na last bossie umiejętność Abyssal Corruption będzie targetowana na dwie osoby, a nie trzy. Fenomenalna zmiana pojawi się na Siege of Boreluz, gdzie na pewno nieraz padliście ofiarą przyciągnięcia wprost na frontala na pierwszym bossie. Blizzard więc wpadł na genialny pomysł, że krótko po przyciągnięciu tym Iron Hookiem będziecie mieli chwilowe immunity na frontala z Iron Tide Clever Heavy Slash. Na Stonevolcie Rock Smasher będzie rzadziej kastował Smash Rocka, a Turned Speaker będzie rzadziej kastował Censoring Gear. Oprócz zmian na rajdach oraz na dungeonach Mythic Plus, to pojawią się także nerfy do Delva, Zekfir Lair, gdzie sam boss będzie miał mniejszą ilość HP, niektóre umiejętności będą dłużej kastowane, oraz ady będą się respić w losowych miejscach na arenie oraz będą się wykluwać nieco dłużej. Na Battle.net pojawiły się ikony Hero Talentów, gdzie możecie sobie zmienić profilowe. Dark Iron Dwarfy mają swoją racjonalną umiejętność Mole Machine, która pozwala na transportowanie się między krainami w bardzo szybki sposób. I właśnie w patchu 11.05 pojawią się kolejne lokacje, do których będziecie mogli śmiało się przenieść. Dwa pojawiły się na Zandalar oraz Kul Tiras, trzy na Dragon Isles i coś, co jest absurdem w prawach fizyki i logiki, to cztery transporty do wymiaru śmierci, czyli do Shadowlands, ale zmiana jak najbardziej na plus. Jeżeli czynnie korzystacie z systemu craftingu, to mam dla was dobrą wiadomość, ponieważ również od patcha 11.05 będziecie mogli uzupełniać matsy na dane zamówienie do crafting orderu z Worldband Banku, czyli nie będziecie musieli specjalnie iść do banku, żeby przenosić te rzeczy do swoich plecaków, tylko po prostu uzupełniając zamówienie tymi matsami będzie zabierało wam matsy z Worldband Banku i będzie to działało na każdy rodzaj orderu, publiczny, personalny, gildyjny i jakiś tam patronowy. Mamy początek października, a w sumie to raczej października, bo jak zawsze miałem po prawie 30 stopni w swoim pokoju, tak nagle mam po 18, także pozdrawiam. Ale do rzeczy. Nowy miesiąc to rzecz jasna nowy trading post, z którego będziemy mogli zdobyć całkiem ciekawe rzeczy. Z najciekawszych według mnie rzeczy będziecie mogli zakupić transmog w motywie Harvest Golema za 800 Trader Stender, zajebistą łapę z Shadowlandsów jako mounta za 700 Trader Stender oraz taką meduzę również kojarzoną z Shadowlandsów, tylko że jest to recolor, ale i kosztuje 600 monet. Potem mamy jakiś zajebiście wielki polarm, jakieś tam pelerynki, nakrycia na głowę oraz inne mniej warte przedmioty. Z powracających rzeczy to warto zwrócić uwagę na tak zwaną szybką zebrę za 550 trading postowej waluty. Jeżeli chodzi o inne wersje gry, to jest to wiadomość od zeszłego tygodnia, ale na Season of Discovery Raid Molten Core można robić
zrobić w 40-osobowej grupie. Na dungeonie Demon Full Canyon po pokonaniu bossa Zilbagob pojawi się kolejny nowy boss, jakim jest Azgaloth, z którego będą dropiły nowe przedmioty, które macie wyświetlone teraz na materiale. Większe ilości zdobywanego honoru oraz Mark of Honor w piątej fazie Season of Discovery. Od startu piątej fazy na Season of Discovery będziecie zdobywać o 2 razy więcej honoru. Przegrywanie mecze na takich battlegroundach jak Warsong Gulch oraz RT Basin miało was nagradzać nie jedny Mark of Honor, a dwoma. Jednak Blizzard postanowił w ostatniej chwili się z tego wycofać. Waluta, jaką jest Tarnished Undermine Rail, dostała zwiększony limit do maksymalnie 150 sztuk. Na Season of Discovery pojawiły się nic nieznaczące, ale uważam, że fajne grafiki w postaci loading screenów. Ma być jeszcze nowy loading screen do nowego rajdu Crystal Veil, ale na chwilę obecną nie wiadomo jeszcze jak wygląda. Jeżeli chodzi o Cataclysm Classic, to sezon 9 PvP dobiegnie końca 21 października. A po 9 sezonie będzie tak zwany off-sezon przed startem sezonu 10. 4 października od godziny 22 będziemy mogli testować raid Firelands na serwerze testowym do Cataclysm Classic. Testy będą trwały do 7 października. Na samym końcu standardowo co nas czeka w nadchodzącym resecie, jednak chciałbym najpierw podziękować swoim wspierającym. Dzięki za support. I pozdrawiam także Kennego z Discorda. Brawl PvP w tym tygodniu to Softshore vs Taren Mill. Rozpocznie się nowy weekly event na Delwy, gdzie będziecie mieli buffa do zdobywanego expa na waszym kompanie, zdobywanej waluty Undercoin oraz szybszy proces zdobywania progresu w Delver Journal. A to wszystko w wysokości 25%. I chyba w trakcie tego eventu będą tylko buffy bez jakiegokolwiek questa. Jednak nie mam co do tego 100% pewności. Aktualnie trwa jeszcze event Brewfest, który potrwa do 6 października. Tym samym rozpoczynając event Darkmoon Fair, który potrwa do 12 października. A fiksami w tym tygodniu jest Zalata w Bargain Voidbound, Tyrannical, Challenger's Peril, Fortified, a od 12 poziomu klucza Zalata w Bargain zostanie zamieniona na Zalata w Guile. World Bossem w tym tygodniu będzie Kordak w Isle of Dorne. Nie zapomnijcie odebrać nagród z Great Vaulta. Discord, Twitch, Instagram oraz inne social media znajdziecie w opisie filmu. A teraz zostaw kciuka, suba i komentarz. Trzymajcie się, hej!